Witam serdecznie w mojej aktualizatorni tabletów, a dzisiaj tak bardziej sprzedażowo przed Państwem 8-calowy tablet firmy Samsung, a dokładnie model Galaxy Tab 4 SMT335. Tablecik zalicza spory upgrade systemowy z Androida 5.1 na Androida wersji 11 na systemie LinaGOS wersji 18, no co pozwala na dostęp do aktualnej wersji sklepu Play oraz instalację aplikacji typu Facebook, YouTube, TikTok i tam innych takich potrzebnych i mniej potrzebnych aplikacji. Tak to wygląda. Pyk. Co tutaj mamy dalej? Przeglądarkę. Zobaczymy sobie, co piszczy w sieci. Władimir. Tutaj mamy dostęp do Netflixa. Do YouTube'a. Weźmy sobie jakiegoś shortsa losowego. Żeby to zrobić, kupiłem składniki do mojej ulubionej Kurwa, co on ma na łbie, ja pierdolę. No i tak, TikTok. Gdzieś tam pierwsze uruchomienie może trwać trochę dłużej, no bo trzeba się zarejestrować. Ja tam tego nie używam, więc konta nie mam. Więc tak jak widać, trzeba podać swoje dane. O, wizualnie tablecik nosi tam jakieś małe otarcia na lakierze, ale wygląda całkiem spoko. Wejście na kartę micro SD oraz na kartę SIM. 8-calowy, zgrabny tablecik. Przypominam, że zajmuję się aktualizacjami innych tabletów firmy Samsung. Kontakty siebie zostawiam w opisie filmu. Pozdro.